Dobry, witam serdecznie. Rafał Paciesz. Proszę Państwa, chciałem napisać dla Was przede wszystkim taki poradnik nagrać, ponieważ dostałem dużo maili, dostałem dużo wiadomości na mojego portala na Facebooku, że potrzebujecie pomocy. Tutaj sobie spisał różne najważniejsze rzeczy dla Was, bo dużo osób by chciało dużo zarabiać, dużo mieć. I tutaj pojawia się na rynku dużo książek. Dużo książek, które pozwalają nam jakby się trochę przybliżyć do tego, ale jednak nie. Jednak nie, dlaczego? Dlaczego? Zastanówmy się, dlaczego ktoś napisał książkę o tym, jak robić pieniądze. Co i jaki był jego cel? No nie miał celu, prawda? Nie miał celu, bo po co, tak jak możemy być bogaci, to co nas tam później obchodzi dalej? Dużo jest kłamstwa w tych książkach. Przeczytałem dużo, 4, może 5 takich książek, generalnie dla sprzedawcy, dla człowieka, który ma swój biznes. I teraz będziemy powoli omawiać, jak to wszystko wygląda. No ja osobiście miałem kilka biznesów, trochę u kogoś, trochę u siebie, prawda? Nie było tego bardzo dużo, ale jednak doświadczenia zdobyłem. Był boom na perfumy, to były perfumy, był boom na koce, takie do gniazdka elektryczne, to wtedy w koce. To różnie się odbywało. Wszystko zależało od tego, jaki był podaż, prawda? Bo jak jest podaż, no to popyt też będzie, tak? Prawda? Musi być. To są takie ABC rynkowe zasady. Chciałem podważyć we wszystkich książkach, proszę Państwa, tam piszą. Może przejdźmy na ty, będę mówił po prostu do Was, żeby tak było bezpośrednio, jak to w biznesie jest najlepiej. Że po prostu możesz być kim chcesz, tak? Możesz wszystko robić. No to nie jest prawda. To nie jest prawda, bo teraz podam przykład taki najprostszy, no na przykład jak ktoś jest niski, no to jak ma być koszykarzem, tak? Piszą tam, proszę Państwa, żeby nie narzekać, tak? No łatwo komuś powiedzieć, jak on tam zarobki podaje w tysiącach na godzinę, czy jeszcze wiadomo w jakiej walucie, nie wiadomo ile, tak? No to nie może tak być, no bo jak nie narzekać? No musisz trochę wyrzucić z siebie tej złej energii, tak? Energia się kręci, tak? To nie ma tak, że to jest wszystko fifa-rafa. To wszystko będziesz tłamsił sobie. Jeżeli to wszystko będzie w tobie zagłębione, to kiedyś to w końcu wybuchnie, nie? I potem jakieś są takie domowe sytuacje, że policję i tego. Nie, trzeba na bieżąco sobie tego wszystkiego tam uzdatniać organizm, żeby było gitno. Kolejne kłamstwo. Jak możesz gromadzić pieniądze? No możesz gromadzić, ale po co? Są ludzie, co oszczędzają. Bardzo dużo oszczędzają, cały czas oszczędzają. No nie może tak być. No. Pieniądz lubi obrót. Tak, to jest od zawsze taki mit, taka prawda, że pieniądz lubi obrót, więc musisz obracać pieniądze. No jak będziesz cały czas czuł, no to nie obracasz i nie ma możliwości, żebyś do czego doszedł. Tak? Ogólnie przeczytałem w takiej książce, żeby dołączyć do klubu 6 godzina. Potem już mi się nie chciało tego czytać, ale kiedyś wróciłem do tego. Tam było dalej pisane, że żebyś wstawał o 6 rano. Nie wiem po co. 6 rano i nie możesz narzekać przy tym. To jest ważne. Masz wstawać o 6 rano i planować dni, że plan, coś tam ważny. Spontaniczności zero w ogóle w biznesie. Właśnie moim zdaniem powinien człowiek być wyspany, wypoczęty, żeby tamtego. No. Żeby wszystko było tak jak należy. Tak? Dalej, żebyś był fitness. Żebyś był fitness. Nie widzę też tego sensu, no bo wiadomo, że jak ktoś jest fitness, to znaczy, że ma czas na siłownię. W ogóle piszą, żebyś był zadbany. To znaczy, jak ktoś ma wszystko na to wszystko czas, to znaczy, że nie poświęca się tak naprawdę biznesowi. No dbanie o wygląd, to już taka bardziej uniwersalna, dostępna, bardziej uniwersalnie dla wszystkich handlowców, generalnie działających u kogoś czy u siebie, żebyś był zadbany, żebyś nie palił, żeby nie było czuć od ciebie tytoniu. No bo jak w ogóle nic najlepiej. Perfumy, tak, tytoń. Co nie może od ciebie pachnieć na przykład papierosami. Wiadomo, że się stresujesz, bo obracasz dużymi sumami, tak? No to zapalić musisz. Że nie masz czasu stać gdzieś, no to w aucie palisz. No to musi być czuć, tak? Zachowanie u klienta. Musisz wchodzić pewnie do klienta, słuchajcie, dzień dobry, tak, w ogóle jak u siebie. Klient się ciebie ma bać, a nie ty klienta. Że energię, że co tam. Taka sytuacja. Nie może tak być. Że mocny uścisk dłoni, że czy kobieta, czy facet, nieważne, że pierwsze rękę, że to, że silna, że czysta, że sucha, że tego.
Czyli co, no wiadomo, no przecież musi być tak, że jednak się musisz być taki potulny przed klientem, że po prostu się boisz go trochę, żeby on czuł po prostu, że ma nad tobą władzę, że to on decyduje, tak? No to ta ręka, że jest spocona, to znaczy, że też obracasz dużą sumą, że się stresujesz, że to wszystko tłumaczy, tak? Nie może tak być. Mów też dobrze, mowa tego, ciała. Tak jak zauważyliście, ja tutaj się zachowuję naturalnie. Musi być swoboda, prawda? To nie ma tam... Gdzieś przeczytałem, że najgorsze to, żeby zacierać ręce, jak rozmawiasz z klientem, że zacierasz ręce. Ja myślę, że to jest dobre, no bo nie zacierasz rąk, że pozycja otwarta. No jak ja bym tak siedział i do was mówił, no to nienormalnie, tak? No musisz się naturalnie usiąść, żeby nie było, że tam... Musi być widać, że ty jesteś gotowy na przyjęcie, prawda, gotówki do obrotu, żeby klientowi zarobić, żeby mu sprzedać towar, żeby mu sprzedać usługę. Jesteś fa-fa, puf-puf, a nie tam, że się boisz, że otwarty, że nie zamknięty. Tutaj chciałem zauważyć, że ja na przykład teraz na LMM-ie trochę robię, to pomimo tego, że pracuję w domu, to jest naprawdę komfort, bo se robię co se chcę, kiedy se chcę, ale jestem co prawda w dresiku, ale zawsze, żeby tą atmosferę pracy czuć, to marynarkę, tak jak u biuru klienta też jest. Nie, po prostu masz się wyróżnić, żeby cię klient zapamiętał, że ty byłeś właśnie w tej kolorowej koszuli, że ty byłeś właśnie ty, że nie do końca byłeś. No jesteś rozstrzepany, jesteś punktualność, nosisz zegarek, tak? To znaczy, że liczysz komuś ten czas, tak? Że cały czas patrzysz na ten zegarek, czy będzie to 16, czy nie będzie tej 16. Nie może tak być. Musi klient widzieć, że ty się poświęcasz cały się poświęcasz jemu i cały się poświęcasz swojej pracy. Nie ma, że zegarek, godzina, ma, że świadczy od punktualności. Bzdura, nie świadczy od punktualności. Właśnie, że chodzi o to, że im więcej nosisz zegarek, tym się bardziej spóźniasz, pozamiast robić, co się patrzysz cały czas, co godzina. Taka porada dla tych, co chcą robić biznes swój. No bo jednak wiadomo, że u siebie to jest... U siebie, tak. Dobrze się robi u kogoś, no bo wiadomo, tam można zawsze coś tego... Jakiś boczek, okryzleczek jakiś chce podnieść tam po drodze, ale jednak u siebie to ci nikt nie powie, że masz mówić szefie, czy nie masz mówić szefie, czy masz być tu, czy masz być tam, czy jesteś tu, czy jesteś tam, czy dzwonić, czy nie dzwonić, czy jak. Tak. Lepiej jest zawsze u siebie. Zakładasz firmę. Pierwsze co robisz, to się popisujesz, tak? Bo musisz pokazać, że to zajechać do klienta, że czy stał, to że nowe auto, że solidna firma. Właśnie nie. Jak w firmie jest dużo pieniędzy, to są nowe samochody, tak? Czyli robisz klientów jak chcesz, bumbuko, tak? To musi być widać, że auto jest, no nie stać cię na lepszy samochód, tak, bo dbasz o klienta, tak, zara leasingi, zara popisy, że to, że nowe, że tutaj, nie ma to tamto, coś tam z Niemiec pociągnąć, jakieś tam troszkę podmalować i jest wszystko gitara. A nie, że popisy zara, że to mnie stać leasingi, to później oczy wychodzą, jak przyjdzie rada leasingowa. Rejestracja ludzi, to też jest bzdura, żeby od razu umowy, coś tam, no, niech się wykaże. Niech się wykaże. Ja to jak sobie biorę na piramidę na LMLM, to żeby się wykazał na początku, a nie tam zara umowy, tego. Jak chcesz, to sobie swoją działalność otwórz i sobie już u mnie robi. To nie może tak być. Coś się stanie, jakiś wypadek, to się wtedy za tą wcześniejszą napisze ubezpieczenie i będzie zgoda. Tak wszystko się dzisiaj da załatwić. Chciałem powiedzieć o business lunch. To jest taka teraz moda, że idziesz do knajpy, stawiasz mu nie wiadomo co i co chce, faktury, tego. Nie, właśnie, że nie. Właśnie jak idę i już jest deal do zrobienia, to do klienta albo z klientem do mnie można coś ten, żeby pokazać, że jest ubity interes, tak. I to też trening musi być, żeby nie było, że tam jest jeden flakonik i zaraz on już jest rozruszony, a ty już do domu, tak, bo już nafikany. To też nie może tak być. To musisz to pamiętać zawsze. No i co, no i tyle w tym odcinku. Życzę wam powodzenia. Czekam na wasze maila i czekam na wasze wiadomości na Facebooku i będziemy się kontaktować i będziemy się tego i będziemy dalej radzić, co tam, żeby wam się udawało. To tam pozdrowienia, do zobaczenia, do dobranoc.